Bardzo dobry wieczór. Podczas naszego ostatniego spotkania przyjrzeliśmy się największym gwiazdom dwudziestolecia międzywojennego, gwiazdom kina, teatru, kabaretu. Dzisiaj skupimy się na II wojnie światowej i losach przedstawicieli literatury. Rok 2021 jest ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej za rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w stulecie jego urodzin. Dlatego temat II wojny światowej, literatury, poezji tego czasu jest bardzo aktualny i często będzie się jeszcze w tym roku pojawiać. Zapraszam. Literatura polska lat wojny i okupacji rozwijała się dwutorowo w kraju oraz na emigracji. Wojnę w kraju przeżyli Jerzy Andrzejewski, autor Popiołu i Diamentu, Tadeusz Borowski, więzień Auschwitz i Dachau, autor Pożegnania z Marią i U nas w Auschwitzu, Tadeusz Breza, Leopold Buczkowski, prozaik, poeta, malarz, artysta grafik, rzeźbiarz. Maria Dąbrowska. Podczas okupacji niemieckiej przebywała głównie w Warszawie. 2 października 1944 roku wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną i trafiła do obozu w Pruszkowie. Wróciła do Warszawy w 1945 i pomimo umieszczonej na drzwiach kartki z prośbą o uszanowanie jej dorobku literackiego, jej mieszkanie zostało splądrowane. Jarosław Iwaszkiewicz. W czasie II wojny światowej działał w strukturach Polski podziemnej w Wydziale Kultury i Sztuki. Za pomoc Żydom w czasie okupacji został w dniu 21 stycznia 1988 wraz z żoną uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Paweł Jasienica. W czasie II wojny światowej oficer Armii Krajowej. Autor cyklu esejów historycznych Polska Piastów, Polska Jagiellonów czy Rzeczpospolita Obojga Narodów. Mieczysław Jastrun. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się w grudniu do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Tam zajmował się pracą translatorską z klasyki rosyjskiej i ukraińskiej i brał udział w redagowaniu podręczników szkolnych w języku polskim. Powrócił do Warszawy i włączył się w nurt tajnego nauczania oraz nawiązał współpracę z prasą konspiracyjną, używając pseudonimu Jan Klonowicz. Hanna Malewska. Pisarka, autorka powieści historycznych. W czasie II wojny światowej była członkiem Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Czesław Miłosz. Powrócił do rodzinnego miasta na Litwę, jednak gdy rozpoczyna się sowiecka okupacja tego kraju, przeniósł się do okupowanej przez Niemców Warszawy, gdzie pracował jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej. Uczestniczył w podziemnym życiu literackim pod pseudonimem Jan Syruć. Zofia Naukowska. W czasie okupacji niemieckiej razem z siostrą Hanną prowadzi w Warszawie sklepik z wyrobami tabacznymi. Po wojnie brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do badania zbrodni hitlerowskiej w Polsce. Efektem tej działalności były medaliony, czyli zbiór opowiadań dokumentujących czas II wojny światowej. Julian Przyboś, Póki my żyjemy. Huk armat na wysokość łun wzrósł. Niebo wali się z trzaskiem. Bezbronny, wbity pociskami w grunt, błagam o karabin, jak skazaniec o łaskę, i tylko krzyczę. Niecelnie z rannych i z martwych wstawszy. Mój wzrok po torach bomb, strącony w gruz, przypada do Warszawy.
aż w rozpękły na dwoje słuch płacz mężczyzn wpadł i ich jak nabój milczenie. W tej chwili zginął mój brat. Żegnam was, unoszący za granicę głowy, uciekający do broni, gdy tu, w rozwalonym schronie z jeszcze żywych ostatniego tchu, odtworzyłbym nasz hymn narodowy. Wrzesień 1939. Tadeusz Różewicz walczył z bronią w ręku na terenie powiatów radomszczyńskiego, koneckiego, włoszczowskiego, opoczyńskiego i częstochowskiego. Pisał wiersze i zajmował się dziennikarstwem. Prowadził pismo Czyn Zbrojny. Jego poezja była tak podziwiana przez partyzantów, że dowódca oddziału odkomenderował go na tydzień do napisania większego tekstu. W 1944 powstały Echa Leśne, uważane za właściwy debiut literacki Różewicza. Leopold Staff. W czasie okupacji niemieckiej całość twórczości Staffa trafiła na niemieckie listy proskrypcyjne jako szkodliwa i niepożądana z przeznaczeniem do zniszczenia. Jerzy Szaniawski. Dramaturg, felietonista i pisarz, członek Polskiej Akademii Literatury. Sławę przyniosła mu m.in. seria opowiadań o profesorze Tutce oraz dramat Dwa teatry. Jednak nie wszystkim udaje się przeżyć czas wojny. Giną ci zasłużeni, ale też ci najmłodsi. Ignacy Chrzanowski, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W listopadzie 1939 został aresztowany przez Niemców. Więziony w Krakowie, Wrocławiu i w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w Niemczech, gdzie zmarł na zapalenie płuc. Józef Czechowicz zginął podczas bombardowania Lublina. Witold Hulewicz, poeta, krytyk literacki, tłumacz i wydawca, ginie rozstrzelany na Palmirach. Karol Iżykowski, krytyk literacki i filmowy, poeta, prozaik, dramaturg i teoretyk filmu, umiera ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim. Juliusz Kaden-Bandrowski, prozaik, publicysta, kapitan piechoty Wojska Polskiego, umiera ranny od odłamka pocisku podczas Powstania Warszawskiego. Janusz Korczak, polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Autor Króla Maciusia I. Podczas wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta Korczak oraz około 200 dzieci z domu sierot zostaje wywieziony do obozu zagłady w Treblince. Tak wspominał to Władysław Szpilman. Chyba 5 sierpnia przypadkowo stałem się świadkiem wymarszu Janusza Korczaka i jego sierot z getta. Spędził z nimi długie lata swojego życia i teraz w ich ostatniej drodze nie chciał ich zostawiać samych. Chciał im tę drogę ułatwić. Wytłumaczył sierotom, że mają powód do radości, bo jadą na wieś. Gdy spotkałem ich na gęsiej, dzieci idąc śpiewały chórem rozpromienione. Mały muzyk im przygrywał, a Korczak niósł na rękach dwoje najmłodszych, także uśmiechniętych, i opowiadał im coś zabawnego. Wojny nie przeżył również Bruno Schulz, prozaik, autor Sklepów Cynamonowych, zostaje zastrzelony w Drohobyczu. Władysław Sebyła, poeta, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, zostaje rozstrzelany w Katyniu. Tadeusz Żeleński, boy, eseista, tłumacz, również rozstrzelany przez Niemców.
Stanisław Ignacy Witkiewicz popełnił samobójstwo po wkroczeniu Armii Czerwonej. Do historii literatury przeszło pojęcie pokolenia Kolumbów. Dotyczy ono pisarzy, którzy urodzili się około 1920 roku i dla których okres wchodzenia w dorosłość zbiega się z II wojną światową. I to właśnie II wojna światowa jest tym doświadczeniem, które najbardziej zaciążyło na ich życiu i twórczości. Do pokolenia Kolumbów zalicza się następujące osoby. Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński, Anna Kamieńska, Lech Bątkowski, Krzysztof Kamil Baczyński, Zdzisław Stroiński, Roman Bratny, Witold Zalewski, Tadeusz Różewicz, Tadeusz Borowski, Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński, Bogdan Czeszko, Józef Hen. Niemal wszyscy do matury podeszli w 1939 roku. Tadeusz Gajcy z dna, fragmenty. Zmiłuj się, zmiłuj, błogosław. Broń ostrzoną o gniew i zachwyt obdarz siłą, obdarz. Gdy twarzami zwróceni na zachód, krwią znaczymy swe drogi we wrzosach, Boga Rodzico łagodna, Boże liryczny i wolny, wysłuchaj naszej nowenny z dna wojny. Wysokopienny, zamyślony, niech się otworzy łaski promyk. Liliowa, krucha w białym chłodzie, oprzyj się na nas jak na łodziach. Różowe dni z płonących trocin, natchnij skutecznym lotem pocisk. Niech broń w gorących wargach krzywdę przekuje naszą i wartkim szeptem zagra na twardych ścianach maszyn. Boga Rodzico z bojowisk, Ojcze zwycięskich żołnierzy, chroń nas, chroń. Niech odpowie wrogowi mężnie grunwaldzka broń. Zwycięski daj nam bój w zachwytu mrozie. Kroplą wzniosłego śpiewania usta namaść. Zrozum. Krzysztof Kamil Baczyński, 1921-1944. Żołnierz, poeta, czasu kurz. Człowiek legenda zginął jako podchorąży Armii Krajowej w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, mając zaledwie 23 lata. Swoje dwa okupacyjne zbiory podpisywał pseudonimem Jan Bugaj. A teraz posłuchajmy jego wiersza, w którym nie ma ani słowa o wojnie, za to jest przedziwny świat malujący się na szpitalnej ścianie. Świat, do którego ucieka poeta, kiedy jest mu źle. Sir Le Pont d'Avignon. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone, staroświeckie granie jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz jak promień, naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panien na moście w Avignon.
W drzewach, w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk. Wirują ptaki płowo-złote jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Szpital, kwiecień 1941 rok. Krzysztof Kamil Baczyński to szkolny kolega Alka, Zośki i Rudego, czyli bohaterów legendarnej książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Wszyscy uczyli się w gimnazjum imienia Stefana Batorego. Kamienie na szaniec zostały wydane w czasie wojny poprzez podziemne wydawnictwo dwukrotnie, w sumie w nakładzie 4000 egzemplarzy. Życie literackie toczy się w podziemiu i na emigracji. Działają nielegalne redakcje i drukarnie, a już pod koniec 1939 roku ukazuje się ponad 30 czasopism. Podziemna książka to głównie antologie poetyckie, śpiewniki, zbiory satyr, tomiki wierszy, często przepisywane na maszynie przez samego autora. Podczas okupacji wydano m.in. zbiory Miłosza, Przybosia, a także debiutujących Baczyńskiego i Gajcego. Istniały również inne formy oporu, m.in. Tajne Nauczanie działa w podziemiu Uniwersytet Warszawski. Tajne teatry dają przedstawienia w prywatnych mieszkaniach. Odbywają się konspiracyjne wieczory autorskie. Zawierane są umowy z pisarzami jako forma pomocy finansowej. Natomiast na emigracji najważniejszym ośrodkiem jest Londyn, gdzie ukazuje się tygodnik Wiadomości Polskie i miesięcznik Nowa Polska. Książki polskich autorów, w tym klasyka, wydawane są w różnych miejscach, nawet w Jerozolimie. Krzysztof Kamil Baczyński, modlitwa druga. Tak wzrastamy, idziemy przez czas i kochanie. Bogu nie dowierzamy, ludzie kłamią nam. Jeszcze rok, jeszcze życie, a co pozostanie, kiedy u blasku przystaniemy bram? Nikt z nas nie jest bez winy. Kiedy noc opada, wasze twarze i moja ociekają krwią i własne ciało jest jak duszy zdrada i nienawistne ćwieki własnych rąk. I nikt bez zmazy. Czarne czasu koła, jedne w drugie wplecione, czyn pociąga czyn i noc. A z nocy tej, jak gdyby nikt nie wołał nawet o łaskę, odpuszczenie win. O spłyń, aniołem spłyń i od konania z myślą od głowy odciętą przez bat oczyść. I przywróć nam moc pokochania, sosnowy, prosty dom i potok żywych lat. O ziemia, ziemia moja, powróć w nasze serca czystym imieniem. Rozwiąż skamieniały czas od ciał zabitych, ciał morderców, od trwogi nocnej. Oczyść nas. 17 września 1942. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany literaturą dotyczącą II wojny światowej, to teraz wyświetli się przed Państwem lista właśnie takich książek, poukładana tematycznie, żebyście Państwo mogli łatwo odszukać interesujący Was temat, a tuż po tej liście oczywiście test, na który gorąco zapraszam i do zobaczenia za tydzień.